A więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Solnat, a to jest pierwszy odcinek z serii Draft w FIFA 16. No nie będzie jakaś seria, no będzie coś, będzie po prostu raz na jakiś czas, ja będę mieć jakieś 15 tysięcy albo żetona, bo nie kupuję pońców. Czy chcesz użyć żeton Draft? Tak. No to zaczynamy. I teraz pierwsze co? Formacja. 4-3-4-3, bardzo dobra formacja, tak samo jak 4-3-3. Czy 5-2 już nie za bardzo. Wybiorę 3-4-3, żeby mieć dużo skrzydła, żeby móc coś z tym zrobić. I pierwszym zawodnikiem, który trafiamy jako kapitan, jest Leo Messi i wybieramy go bez pytania, od razu bierzemy go. Pójdziemy może tym prawą stroną, zobaczymy. Na prawej stronie od razu kto jest? Kolejnym zawodnikiem na prawej stronie jest... Teraz, jakby to kogo by tu wziąć? Ja bym wziął Robena nie za bardzo, prędzej bym wziął Hulka. Może skrzydło lewe, czy jakiś Ronaldo, czy coś w tym stylu? Jest Ronaldo! Toty, 98, Cristiano Ronaldo, tak samo tu też jest Neymar, ale jednak Ronaldo to najlepsza karta, tak? Lecąc dalej, no po prostu układa się wszystko przepięknie, Marco Reus, napad. Benzema albo Suarez. No niestety ani to, ale Aduriz, 86 w motmie. 91 strzałów, 75 tempa i jak się nie mylę, dość dużo wysokości ma. Dokładnie, bardzo dobre główki, bierzemy go. Środek pomocy, może jakieś toty kolejne? Szukamy jakiegoś połączenia. Bo tylko tyle mogę zrobić, żeby coś... Nie ma żadnego połączenia. Może jakieś sztuczki, to ma więcej? Bierzemy go, bo jest najszybszy. I to pewnie wymiana, dobra. Drugim zawodnikiem jest kto? Jest Iniesta w informie 90. Proszę państwa, ale się układa skład, naprawdę bardzo dobry. Środek obrony. Laurent Kościelny. Oczywiście, bo kto inny? Drugi środek obrony to... No, już nie za bardzo. Wybrałbym w tym momencie Ramiego albo... nie, Laporte. I ostatni obrońcą będzie naszym Mustafi. Bardzo dobra obrona. Ławka, najpierw zmienimy tego bramkarza. Harta. A teraz tutaj weźmiemy. Skąd ważniejszy. Weźmiemy Trapa. A więc środek obrony jako dodatki jakieś. Bartra, doku, dobrze, bardzo dobrze. Lecąc dalej. Kto ma najwięcej overwall? Najwięcej overwall ma ten. Weźmiemy tego. W ogóle tutaj możemy zrobić gimmick, że zrobimy tak. I Marco Reus ma jakieś połączenie. Wchodzimy w środek pomocy. I najlepszym zawodnikiem będzie tutaj Coutinho. To będzie bardzo dobry pomysł. Wybór. Pomysł, wybór, dokładnie. Lecimy dalej. Może Gustavo? Albo Schweinsteiger? Weźmiemy Mahreza jednak. Tutaj zawsze możemy sobie zrobić tak. No i wygląda to dość ciekawie jak na razie. Lecąc dalej. Na razie nic ciekawego się trafia, jak widać. Największy overwall w takim razie. 79, okej. Okay. Lecąc dalej, z kogo trafimy? A, Aubameyang i Bale! Bierzemy Bale'a, tak, jest. Wróci nam tutaj... Bartra. Zamieni się z Bartra tutaj musi być dokładnie. Chociaż Bartra nie dogoni skrzydłów, więc jednak. No już coraz lepiej jest, coraz lepiej. Teraz rezerwy. Ostatnich 5 zawodników, jeśli nie mylę. I wybierzemy w tym momencie Fenugliego. Lecąc dalej, Neymar! Oh yeah! Piękny skład się robi, naprawdę piękny skład. Jeszcze mam połączenie z tym, no po prostu perfekto. Tylko znaleźć to z jakiegoś dobrego środkowego pomocnika. Nic więcej, nie potrzebuję do szczęścia. Niech będzie Danilo. Tutaj niech będzie Immobile. I ostatnim naszym zawodnikiem będzie... El Shaarawy.
Zastanawiam się, czy się nie da przypadkiem zrobić może jakiegoś składu pod tytułem skład 190 draft. Zaraz zobaczymy, tylko przydałby się. Mamy Felon Grubiego, zobacz, wrzucimy go tutaj. Dalej nie ma full. Bramkarz. Ajajaj, ten bramkarz tutaj. To był bramkarz tyki hiszpańskiej. Ale dobra. Marko jest jako super zmiennik, oczywiście. Coutinho. Hulk. Mahrez, przy okazji tutaj lepszy jest Hart. Wiem, że kręcę strasznie, ale no. Przepraszam, ale mi się mylą te. Wydaje mi się, że to bardzo, skład bardzo dobry. Ostatnim zawodnikiem, jaki wybierzemy, będzie. Trochę kogoś dodam na 2 zgrania albo 1 i dzięki temu dostaniemy 90-100 zgrania. Takiego kogoś nie będzie. Najwięcej daje on nam zgrania, nie wiem czemu. No ale okej. A więc pierwszy raz jest skład 188 draft. Bardzo dobrze. Zawodnicy, jak widać, Messi, Iniesta, Kościelny, tego tam jeszcze był Cristiano Ronaldo, Neymar. Teraz tylko zagrać mecz, wygrać drafta i pokazać dobre paczki. No to co, zaczynamy, tak? A naszym pierwszym zawodnikiem będzie kto? Przeciwnik jego skład. Jego skład, Toty Modric, Toty Ronaldo, Toty Hero, Messi i koń Aguero. Do tego Ramos w obronie, który jest bardzo rzadko do trafienia w tym drafcie. No, dobry skład. Teraz zobaczymy, kto ma większe umiejętności. Przyznam się, że nie grałem już bardzo dawno w FIFA, więc zobaczymy, tu jest jaka. O, wróć, o, jestem złej w trochę tej. Zrobimy sobie ofensywnego. Ajajaj, złe podanie, ale Aduriz odbiera piłkę. Cristiano Ronaldo wchodzi w pole karne, się pobawi trochę z całym zawodnikami. Drużyny przeciwnej, strzał i gol! Proszę Państwa, 1-0 w 5 minucie, Cristiano Ronaldo, to ty! Strzela bramkę. Gol! Tak jest! Zobaczmy na to, wszedł, pokiwał i strzelił. Cóż dodać więcej? Neymar. Rzut karny? Niestety nie ma. A już myślałem, że będzie. Ajajaj, Ferungi bardzo dobrze wyszedł na pozycję, ale z tym mu nie wyszło i Umtiti wygrywa z nim pojedynek. Rzutka na pole karne na Laporte, Laporte strzał i prosto w trapa. No cóż, lecimy dalej. Błąd w obronie, czy dadzą radę zrobić to? Nie, i poprzeczka. Ale szczęście, koń Aguero nie trafia swojego strzału, jedynego. To był pierwszy strzał przeciwnika. 75 tempa, czy da radę? Wrzuci na główkę do Messiego. To był zły pomysł, ale Messi strzela z główki. Proszę Państwa, co się w tym meczu wyprawia? Lecimy do kamery i cieszymy się, co? Pokazuje na Portugalię, tak jest. AC Pajace 2-0. Feguli, piękny strzał i gol. 41 minuta, 3-0 dla Lucky Strikes. Powtórka najlepiej przekonuje, że są ciśnie do powstrzymania. Znakomita gra. Może teraz będzie rage quit. Zobaczymy. I tak, dokładnie. Pierwszy mecz i pierwszy rage quit. Jak widać, obstawiam, że nasz kolega Fegulini ma najwięcej odbiorów. Jeśli to będzie prawda, będzie to był naprawdę genialny. No dokładnie, no, jak widać, Fegulini pięknie. Gole, kto strzelił? Ronaldo, Messi oraz Fegulini. Po prostu mecz piękny. No to co, lecimy dalej, tak? I oto jest kolejny przeciwnik z bardzo dobrym składem, ale bardzo dobrym składem. Zastanawiam się tylko, czemu zamieniony skład z dronami jest. Messi znalazł się w pozycji, nie wiadomo czemu, ale ma Petra Czecha. Szlak by go trafił. Do tego Alabę w środku obrony. Będzie ciężko, ale co? Damy radę. I proszę Państwa, obrona piękna naszego bramkarza.
Mendy jest dobrze, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, ale to chyba jest trap. I lecimy z kontratakiem, proszę państwa. Messi, no i do Aduriza, Aduriz podaje, chce podać do Ronaldo, Neymar, do Neymara. Neymar przy piłce, lob. Gol, 1-0. Neymarito, proszę państwa. No cóż. Pierwszy strzał, pierwszy gol. Chcemy więcej, dokładnie. Laporta, ale tego to zlamił, ale to nie wygo... Nie było bramki, proszę państwa, ale fart po stronie Lucky Stra... AC Pajace. Ponownie! Co tu się dzieje w tym meczu? O matko. Przeciwnik już rzuca z autu. Gareth Bale odbiera piłkę i strzał! Ale mocne to był strzał! Gdyby tylko to było trafione, to była piękna bramka. Ale niestety Petr Czech. O, kolejny gol online pokazuje, że miałem bardzo dużo farta w tym meczu, naprawdę. I nie jest ta wrzucona Laporte, Laporte. Ajajaj. A Neymar przy piłce. Wchodzi w pole karne. Szczela. Aduriz 1, znaczy 2 do 0. Pierwsza bramka Aduriza w naszym spotkaniu. No cóż, zapowiada się kolejny bardzo dobry mecz. Czy będzie znowu może Rage Quit? Zobaczymy. Ale z takim składem, jaki jest, naprawdę nie dziwię się, że on tak dobrze idzie, bo jest naprawdę skład wyjebisty. Ja się nie kurwa, naprawdę wykurwiście i nic nawet nie jest ująć. Cristiano Ronaldo, co on tym razem wymyśli? Podanie do Neymara. Neymar wchodzi ruletką w pole karne i karny. Pierwszy karny w drafcie. Jest bardzo dobrze. Wykona tego karnego oczywiście Cristiano Ronaldo, bo kto inny strzał. Prawy górny róg. Poszło. Gol. Dziękuję. 3 do 0 w 23 minucie. Oby tak dalej. Gol. I znowu trap broni. Proszę państwa, co on w tym meczu wyprawia? Ładnie ten Higuain pograł i niestety trap tym razem po raz pierwszy. W dwóch pierwszych meczach po raz pierwszy da ci bramkę. No, niestety Higuain bardzo ładnie porobił, ale nie poddajemy się i gramy dalej. Ajajaj, niewykorzystana sytuacja, lubią się mścić. I lecąc z kontrą jest 3 na 3. 3 na 1, 2 na 1, proszę państwa. Czy Laporte da sobie radę? Nie da rady. Czy teraz wszystko zależy od trapa? Piękny strzał, Leo Messi. Strzał drugą bramkę, nie, pierwszą bramkę na 3 do 2. Skupienie pełne, przepraszam, że nic nie mówię, ale... 3 do 3, fucking shit. Dziewięćdziesiąta minuta i dorobimy dogrywkę. Niestety jest bardzo trudny mecz, nie mamy już więcej zmian. Trzeba dać radę. Konoplianka kontra Mustafi. Cztery do trzech. Strzela. Kto strzela? Nawet nie wiem, nie kojarzę z twarzy. Strzela Konoplianka niestety. No cóż. Gol! Messi, proszę państwa, po pięknym podaniu Cristiano Ronaldo strzela bramkę wyrównującą na 4 do 4. Piękna akcja tych dwóch znakomitych piłkarzy, Leo Messiego i Ronaldo. Gdyby oni grali w normalnym świecie razem ze sobą w jednej drużynie, byłaby to drużyna marzeń. Spuściliby w pierdol każdemu. Nie byłoby sobie równych. No, tak jak w tym meczu. 4 do 4. Jest naprawdę straszny mecz, trudnie. Już zawodnicy moi ledwo żyją. Jeszcze 15 minut plus karne ewentualnie. Ale trzeba walczyć, trzeba walczyć. No i proszę państwa, jest 4 do 4. 120 minut nie wystarczyło, żeby to wyrównać. I cóż, rzuty karne. Mertesacker jeszcze? O kurde. Dwa tempa, nigdy nie wiadomo co się dzieje na dwa tempa, dobra. Laurent Kościelny, czy to są w ogóle za ten, za wybieranie? O matko. 1-0, znaczy 1-1. No, nie wygląda zbyt pewnie. Wybronił trap, proszę państwa!
fuck! Co się dzieje? Kurwa. Pięknie, Hark, pod poprzeczkę. Po prostu w ramkę strzela. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. I mamy bramkę. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Nie, teraz będę stał w środku, jak to w obronie. Ważą się losy tego meczu. Czy uda mu się uratować drużynę przed porażką? Piłka w siatce. Naprawdę, stoję w środku. Przykro mi. Świetna postawa bramkarza. Za moment wszystko może być jasne. Pod warunkiem, że wytrzyma presję i trafi. Gol! Wygraliśmy, naprawdę bardzo trudny mecz. I Leo Messi ratuje po rzucie karnym, aż to za bardzo nie wie, że jednak Leo Messi jest zdolny w swoich karnych. Kurwa. O tym właśnie mówiłem. Brak zgrania, a i tak potrafią rozpierdolić się z tym każdy. 1-0, druga minuta. Aduriz, co robisz? Ojajajajaj, kolejna dobra akcja. Laporte. Tyle strzałów. Trap, bardzo dobra sytuacja kolejna, obroniona. Jestem naprawdę, jakby nie on, to by tu była paranoja w tym meczu. I Leo Messi. Dobrze przebił się. Lionel Messi. Koło bramki, kur. Ja już nie wiem, co robić. O. Niedokładne to wybicie. Przyjmują przeciwnicy. Ja pierdolę. Karny, dobrze. Cristiano Ronaldo podejdzie do karnego w takim razie. Strzał, prawie górny róg. Dziękuję. I gol! Dokładnie, 1-1. Na szczęście, to było zasłużony karny. W końcu, zasłużony gol. Bo to co robiłem... O kurde, kolejny strzał do Neymara, trap na szczęście broni. Niestety jest 2-1. No cóż, no. Powtórkę właśnie oglądamy, może dać im wygraną. Końcowe momenty meczu. Rywale wyglądają na totalnie przebity. No i gratuluję przeciwnikowi. Przegrywamy w półfinale. Się nie mylę. Półfinale czy finale? Zaraz się pogubiłem. Niestety taki mecz mnie interesuje. Stoimy w półfinale dokładnie, więc... Jakie na paczki dropnie, duża złota paczka premium oraz złota paczka zawodników. Otwórzmy te paczki. Pierwsza. Alaba, nie skipujemy. Polański lepszą kartą. Naprawdę. O, Fellaini będzie ze sprzedania. No cóż. Trening nie potrzebuje. To niech leci. To nie leci do składu. Teraz tak. To. To. Polański krzyż z Polakiem też może pójść. Tak samo to, 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 to. I to leci na transferową. A wszystko inne leci na Quixa. I moją drugą paczką jest 12. Gdzie jest tylko jedna złota rzadka karta, więc nie liczę nic ciekawego, co skipniemy. Falcao! O kurde, jednak no. Zaskoczyłem się, no i jakiś Danilo. Dobra. To tak, to. Tempowo jeszcze, nie wiem, Rzewskiego weźmiemy bez Polakiem jednak. I to damy na ten, a resztę leci Quicksand. A więc to byłoby na wszystko. Ja, to był draft z soldatem. Chcemy pożegnać Narka.